Dzień dobry, chciałoby się powiedzieć, ale no dzień nie za dobry tak naprawdę tutaj w Rzymie. Widzimy, jakie są warunki, pada. Dzisiaj od rana pada, leje, nawet mecze się nie odbywają. Natomiast no, kluczowe jest to, co stało się po północy, gdy Iga Świątek zeszła ze łzami w oczach z Campo Centrale na Foro Italico. Musiała poddać mecz z Jeleną Rybakiną. No i to jest teraz chyba najmniej nawet istotne, że poddać mecz. Kluczowe jest to, że Iga doznała kontuzji. Nie wiemy, jak poważnej. Liczymy, Asiu, na podstawie tego, co widzieliśmy, co zaobserwowaliśmy, że nie będzie to uraz aż tak poważny, żeby na długo wykluczyć Igę z grania. Oczywiście już właściwie od samego początku analizowaliśmy to, co się wydarzyło, analizowaliśmy właściwie jak cały mechanizm tego urazu. No nie ukrywamy, że wczoraj mieliśmy kontakt ze sztabem, który po ich minach, tak, po ich zachowaniu było widać, że to na pewno nie jest lekka kontuzja i po prostu wiemy tak, że cały czas trwa diagnostyka. W takiej sytuacji potrzeba wielu konsultacji, żeby przekazać rzetelne informacje, także cały czas czekamy na to, co będzie można po prostu z pełną odpowiedzialnością Państwu przekazać. Żadnych spekulacji nie chcemy tutaj absolutnie podawać dalej. Też nie ukrywamy, że doszła do nas ta tragiczna informacja o tym, co się wydarzyło w Alpach w Szwajcarii. Zginął Kacper Tekieli, mąż Justyny Kowalczyk. To jest ogromny cios. Ja się bardzo interesuję oczywiście też tematyką górską i no, dowiedzieliśmy się dosłownie przed chwilą, więc tutaj w takich sytuacjach też można powiedzieć, co tak naprawdę w życiu jest ważne. Że można przeżyć kontuzję, którą zawsze można wyleczyć, ale pewne rzeczy po prostu pokazują nam, co się w życiu liczy. Więc ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny Kacpra i Justyny. Naprawdę trudno jest znaleźć w tym momencie jakiekolwiek słowa. No wszystkich nas tutaj takie informacje dotykają, poruszają. Nie trzeba nawet tak jak my kochać gór, chodzić po górach, żeby wiedzieć jak są piękne, niebezpieczne i żeby czuć związek z ludźmi gór, takimi jak Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli, choć no ja nie znałem osobiście, ale śledziliśmy, cieszyliśmy się ich szczęściem, cieszyliśmy się, że są razem. Że łączy ich wspólna pasja, miłość do gór, ich miłość, nagle to wszystko się okazuje takie kruche. Natomiast no, to jest tak gwoli wyjaśnienia też, dlaczego mamy takie miny, ciężko jest nam pozbierać co, no, uderzyła nas ta wiadomość. No ale spróbujmy porozmawiać o Idze. Nie będziemy spekulować, od razu mówimy, bardzo doceniamy to, że wczoraj, gdy już zeszliśmy z anteny, gdy już skończyliśmy rozmowę z wami w naszym studio, zeszliśmy na dół, no że w tej sytuacji, która była trudna też dla sztabu Igi, gdy Iga była jeszcze u fizjoterapeutki, wyszedł do nas Tomek Wiktorowski, przechodził Maciek Ryszczuk. No oni oczywiście też nie chcieli spekulować. Dzisiaj po rezonansie będzie wszystko wiadomo. Nie będziemy też tutaj szukać sensacji. Nie chcemy, od razu mówimy, nie chcemy wysyłać SMS-ów do ludzi ze sztabu Igi, pytać, co ze zdrowiem. Możemy wysłać po prostu SMS-y z wyrazami, z życzeniami zdrowia dla Igi Świątek. Natomiast Iga poinformuje o wszystkim myślę, na swoim Instagramie, na swoim Twitterze. Poinformuje nas, jak będzie coś wiadomo. A teraz myślę, że ona sama jest w trudnej sytuacji, bo są dwie rzeczy. No jedna najważniejsza to jest obawa o zdrowie, o tym, co będzie dalej. Druga, wynikająca z tego częściowo, no to fakt, że już niebawem, za półtora tygodnia, zaczyna się turniej na kortach Rolanda Garrosa. Turniej, w którym Iga była absolutną faworytką. Podobnie zresztą jak tutaj w Rzymie, gdzie bardzo liczyła na to, że wygra, że utrzyma swoją pozycję numer jeden na światowej liście, bardzo prestiżową. No wiadomo, że gdyby tam nie pojechała, mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, to Aryna Sabalenka wskoczy na pierwsze miejsce, bo ranking WTA jest tak skonstruowany, że liczą się punkty za ostatni rok i Iga wtedy by straciła aż 2000 punktów za Rolanda Garrosa. No teraz mówimy, to wszystko schodzi teraz na dalszy plan, bo czekamy, jak będzie ze zdrowiem. Ja tak się łudzę troszeczkę życzeniowo, może myślę, że jednak jeśli Iga
wróciła po tej interwencji fizjoterapeutki. Wróciła na początek seta trzeciego ze świetnie grającą Rybakiną. Dała radę wygrać jeszcze dwa gemy. To nie było tak, że, no, że jednak wierzyła, że będzie się w stanie poruszać. Natomiast ta decyzja była po prostu bardzo odpowiedzialna też Igi, bo widzieliśmy w tym ostatnim gemie serwisowym Rybakiny, no, że Iga nie była już w stanie ugiąć nóg, wystartować do jednej, drugiej piłki. I ona też to czuła, dlatego od razu pokazała, że nie, koniec grania. No to jest też ta odpowiedzialność. Czasem to też cechuje sportowców, że oczywiście czasem jest tak, że walczy się do ostatniej piłki, ale to wtedy, gdy zdrowie pozwala. A gdy czuje się, że zdrowie nie pozwala, to czasami bardzo odpowiedzialnie trzeba po prostu powiedzieć pas po to, żeby gdzie indziej móc to odzyskać i żeby urazu nie pogłębić. To jest po prostu myślenie długofalowe. W tym przypadku ta sytuacja tu i teraz się nie sprawdza, dlatego że trzeba liczyć się właśnie z konsekwencjami. Czy ta uporczywa właśnie walka w tym momencie z kontuzją i oczywiście z przeciwniczką w dalszej części sezonu nie przyniesie większych szkód, bo my oczywiście już zaczynamy czytać o tym, że topnieje przewaga, że Iga straci pozycję liderki. Nie da się być całą karierę numerem jeden na świecie. Straci, to później odzyska. Tak, no, takie, świat taka się jest nie kolej zawali. Rzeczy. My też widzimy, jakby ja patrząc na to z dzisiejszej perspektywy też widzę, za kołnierz tutaj pada woda, ale ponieważ jest wiatr i jeszcze deszcz, staraliśmy się znaleźć takie miejsce w Rzymie, gdzie, no, gdzie będą w miarę komfortowe warunki, są średnie. Natomiast widać też, jak odpowiedzialną decyzją, jak doświadczeni ludzie i mądrzy otaczają Igę Świątek, że w zeszłym sezonie Iga, odczuwając lekki dyskomfort, naprawdę lekki dyskomfort, zrezygnowała z udziału w turnieju w Madrycie. Wyobraźmy sobie, że ona pojechałaby do Madrytu, grała do finału, potem przyjechałaby do Rzymu, no nikt nie wie, jak to wszystko by się potoczyło. To jest młoda dziewczyna, ona ma 22 lata. Jej organizm i tak wytrzymuje nieprawdopodobnie dużo. Zobaczmy, ile ona grała ostatnio meczów. I Rybakina przegrała szybko w Madrycie, przegrała szybko w Stuttgarcie. Sabalienka bardzo szybko wyjechała z Rzymu. To są ogromne obciążenia, którym poddawany jest organizm sportowca, no i też sfera mentalna. Iga to wszystko wytrzymuje. I my tak trochę chyba zapomnieliśmy też, patrząc właśnie na to genialne przygotowanie fizyczne i psychiczne Igi, że to jest człowiek taki jak my, tylko po prostu bardzo ciężko pracujący nad sobą. W ogóle uznaliśmy, że ona jest niezniszczalna. No nie jest niezniszczalna i tak robi bardzo dużo ze swoim organizmem i głową, żeby być jak najtrudniejszą do ruszenia przez rywalki, a tutaj każda się czai, żeby tylko wykorzystać każdy moment słabości Igi. To nie jest liga piłkarska, gdzie możesz pozwolić sobie na moment słabości. Przegrasz jeden, dwa mecze, ale wygrasz ligę. Tutaj przegrywasz, nie macie w turnieju. Właśnie to też jest specyfika tenisa, ogólnie sportu, że można w tej dyscyplinie, na przykład tak jak ja, siedzieć ponad 30 lat i w dalszym ciągu mieć dylematy na jakie... Już mówię teraz z perspektywy bardziej trenerskiej, na jaki turniej pojechać, dokąd się wybrać, które wybrać kategorie, jaką rangę, co będzie bardziej właśnie korzystne z tego długofalowego punktu widzenia. I mówię, wiele, wiele lat doświadczeń w takich momentach właściwie schodzi na dalszy plan, bo nikt nam nie da gwarancji. Właśnie to jest to, nigdy nie będziemy mieć gwarancji, że decyzja, którą podejmiemy, będzie tą właściwą. I takie roztrząsanie później tego, co by było, gdyby, albo trzeba było, właściwie pogarsza sprawę. I myślę, że taką najtrudniejszą rzeczą jest pogodzenie się z tymi decyzjami i uznanie, że w danym momencie podjęliśmy tę właściwą. No tak, to jeszcze a propos gdybania, to ja już widzę w polskich mediach takie gdybanie, czy mecz powinien się odbyć przy tym, no, padającym dużo mniej niż dzisiaj deszczyku. Czy to była właściwa pora? No to ja może najpierw powiem moje zdanie, że uważam, że pora nie była właściwa. Że taki mecz jak Świątek Rybakina powinien być, myślę, w najgorszym razie zaplanowany jako pierwszy w sesji wieczornej przed meczem mężczyzn, a nie jako ten drugi, zamykający dzień, gdzie było wiadomo, że znowu może być chłodno, że znowu może padać. Natomiast no, myślę, że skoro już gdybamy, no to gdybajmy dalej. Gdyby Iga
nie oddała jednego, jedynego gema serwisowego, bo naprawdę podawała wczoraj doskonale. W jednym gemie się pogubiła. Trzy niewymuszone błędy forehandowe, niewielkie, bo niewielkie, i jeden podwójny błąd serwisowy. Ten jeden, jedyny gem kosztował ją to, że Rybakina odrobiła stratę przełamania. Potem przy 4-4 było kilka piłek, zwłaszcza ta świetna po returnie po serwisie. Piłka, myślę, że 19 na 20 Iga takich trafia z dobiegnięcia, backhand po krosie. Piłka została na taśmie, to była piłka na 5-4. Też myślę, by skończyła. Jak gdybamy, no mecz skończyłby się 2-0, byśmy powiedzieli, super, Iga w takich trudnych warunkach znowu wygrywa. I byśmy dzisiaj mówili, dobrze, że organizatorzy pozwolili grać dziewczynom, bo dzisiaj by nie grała, cały dzień by czekała na to, czy wyjdzie na kort. Rywalka już, Ostapienko, już od półtora dnia wie, że gra dalej, a Iga w tym dniu, który powinien być dniem wolnym, czeka cały czas, czy wyjdzie na kort. Natomiast no przyczynek... I znowu trzeba, no i znowu, do tego i trzeba było, co by było gdyby. Uporządkujmy zatem fakty. O tym, kiedy są rozgrywane mecze, my już widzieliśmy dużo wcześniej. Grafik z naszym przydziałem meczów do skomentowania otrzymaliśmy dwa tygodnie przed imprezą. To oznacza, że organizatorzy dużo wcześniej podają godziny rozpoczęcia konkretnych meczów, godziny sesji wieczornych i jest już z dużym wyprzedzeniem ustalane, kiedy będzie rozgrywany dany mecz mężczyzn, dany mecz kobiet. Można powiedzieć, że jest naprzemiennie. Dziś, jutro w półfinałach wiadomo, że jeden półfinał kobiet zostanie rozegrany o godzinie 19, pierwszy o 15:30. Mhm. Więc tutaj na pewno na bieżąco nie można było zmieniać godzin rozpoczęcia tego meczu. Pytanie nasuwa się w takiej sytuacji jedno. Owszem, wiemy, gdzie się znajdujemy. Włochy, wcześniej Madryt, to są takie państwa, których ta jakby kultura, no jest, są pewne różnice kulturowe. Tutaj to życie zaczyna się po godzinie 20, 21. To jest normalne, że ludzie o tej godzinie, nie wiem, jedzą kolację, dopiero wtedy wychodzą po pracy, nawet w ciągu tygodnia. I pamiętam, jak grałam jeden z pierwszych turniejów zawodowych we Włoszech i zdziwiłam się, że właśnie to był turniej z pulą nagród $25,000. I już wtedy zdziwiłam się na godzinę 21. Że ktoś przyjdzie na to sposób, staram się. Nie jest najlepsza pora, ale ten deszcz, tak, znowu, tak. To deszcz tutaj sprawił, i też że myślę, że właśnie ta kwestia przygotowania trybun dla kibiców posiadających bilety na sesję nocną znacznie się wczoraj przedłużyła. Uważam, że można to było, zresztą nie tylko wczoraj, ale w poprzednim dniu tak samo, uważam, że można to było zorganizować dużo szybciej. Myślę, że to była taka przestrzeń, gdzie organizatorzy mogli się dużo lepiej postarać. Zresztą wielokrotnie też widzieliśmy, że stewardzi, którzy najczęściej są bardzo młodymi osobami, to są, myślę, że nawet uczniowie szkół średnich, nie panują nad sytuacją, nie wiedzą, kiedy można wpuścić kibiców, kiedy nie można wpuścić kibiców. Są turnieje, gdzie jest to bardzo rygorystycznie przestrzegane, że wpuszczamy widzów tylko wtedy, kiedy jest przerwa między gamami, wtedy, kiedy zawodniczki siadają. Tutaj nikt się tego nie trzymał. Z jednej strony właśnie wpuszczają kibiców w trakcie rozgrywania gema, ale nas nie chcą przepuścić z biura prasowego bezpośrednio przez jedne drzwi, bezpośrednio przez na trybunę prasową. No jest choć to rażąca niekonsekwencja. Choć mamy, tak. Jesteśmy uprawnieni do przebywania po jednej i po drugiej stronie, tak, tych drzwi, natomiast w jednym kierunku nie możemy przejść, tak, przez te drzwi. No ale no, to są takie detale naprawdę. No, można było szybciej zmienić tę publikę, tak to się kumuluje. No, i myślę, że największym problemem jest ta pogoda w tym, absolutnie dziwna, nietypowa dla Rzymu, która no, utrudnia tutaj, sprawia, że to wszystko się przesuwa, że te korty są cięższe, ale mówię, no daleki byłbym też od tego, żeby tutaj winić aż tak bardzo kort, zwłaszcza, że dziewczyny stworzyły fantastyczne widowisko. No szkoda tylko, że dla garstki ludzi, którzy nie chcieli moknąć w środku tygodnia i jeszcze była to pora meczu Ligi Mistrzów. To myślę też sprawiło, że część widzów wyszła z trybun, bo Włosi Calcio kochają. Pytania, możecie nas pytać na czacie o to, co chcecie. Od razu widzę pierwszy komentarz. Jarosław Brzeziński. Panie Jarosławie, pozdrawiam serdecznie. Żyżyński równa porażka Igi wersalikami drukowanymi.
Bo ja wiem, czy porażka. Ostatnio dużo rozmawialiśmy na temat, co jest porażką, co nie jest porażką. Wydaje mi się, że byłem na przykład na dwóch fantastycznych turniejach Igi w Ostrawie i w Madrycie, gdzie nie była to porażka, a były to fantastyczne turnieje. Iga też nie używa słowa porażka. Przegrywała pasjonujące finały, grając dobrze, więc to nigdy nie jest dla sportowca porażka. Ktoś już napisał Miami. Do Miami Iga przyjechała już z kontuzją z Indian Wells, gdzie mnie nie było, no ale ja się śmieję. No, bardzo łatwo tak usiąść przy internecie. Ja byłam w Toronto i też Iga przegrała Beatrice Haddad Mayo. Byliśmy z Claudią Fortworth. Iga przegrała w półfinale. Słuchajcie, poza tym przesądy są dla ludzi słabych. Iga nie jest słaba. To nie ma absolutnie, uwierzcie nam, znaczenia, kto przyjeżdża, kto nie przyjeżdża. Ważna jest dyspozycja konkretnego sportowca i fajnie jest, jak czasem ktoś uważa, że ktoś jest talizmanem, ktoś przynosi szczęście, pecha, tylko że to wszystkie te historie dopisujemy tak dzisiaj, panie działa. Jarosławie, ale szanuję też, że nie popełnił pan żadnego błędu ortograficznego w moim nazwisku. Bardzo za to, panie Jarosławie, dziękuję. Czekamy też na takie bardziej merytoryczne komentarze. Super Iga grała, pisze pan Bartłomiej Nowak. No super grała, nie potrafiło, nie pozwoliło grać. My tutaj musimy grać. Jedną rzecz powiedzieć, taką dosyć istotną z naszego punktu widzenia, bo już po tym meczu, kiedy jeszcze do końca czekaliśmy na Foro Italico, żeby cokolwiek państwu przekazać, jakiekolwiek informacje, oboje z Żelkiem stwierdziliśmy, że czuliśmy niewiarygodne napięcie podczas tego spotkania. Nigdy w życiu, przyznaję, nie udzieliło mi się takie napięcie związane z tym, że ten mecz był rozgrywany z niesamowitą intensywnością, z niesamowitą jakością. To było naprawdę fantastyczne widowisko, ogromna jakość, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dlatego też ta uważność, którą skierowaliśmy na śledzenie każdej z tych wymian, nam się bardzo mocno udzieliła. To było niesamowite przeżycie z jednej strony, ale z drugiej też finał tego całego zdarzenia był tak szokujący, że naprawdę ja miałam problemy, żeby zasnąć. My do hotelu przyjechaliśmy około godziny w pół do trzeciej i ta cała atmosfera też mi się bardzo udzieliła. Natomiast jestem dumna z tego, jak Iga wczoraj rozgrywała to spotkanie, pomimo tych czterech właśnie piłek w ważnych momentach. Staram się to tłumaczyć właśnie tym, że przy tak dużej intensywności, przy tych prędkościach piłek, bo myślę, że telewizja właśnie nie oddaje do końca, bardzo często o tym mówimy, telewizja nie oddaje do końca, zwłaszcza z tej kamery, która była ustawiona dla państwa, bo nasz obraz był, nasz widok był inny niż to, co było widać z tej głównej kamery. Ta piłka naprawdę latała z ogromną prędkością i jest bardzo mało czasu wtedy, żeby podjąć decyzję. Dosłownie zawsze o tym mówię, maleńki, bardzo drobny moment zawahania może spowodować, że popełnisz się błąd. Iga, pamiętasz, tam w tym gemie, w którym została przełamana, wyrzuciła dwa forehandy? To był taki out, mniej więcej, no ile to jest centymetrów. I zawsze wtedy trenerzy mówią w ten sposób. Jeżeli popełniasz taki mały błąd, to nie wynika on z jakiegoś niedopracowania technicznego czy taktycznego. Po prostu to jest pech. Tutaj nie ma nad czym się roztrząsać. A odnoszę się do tego, o czym mówiłam w kontekście słynnych wypowiedzi Tomka Wiktorowskiego, że trener ocenia za decyzję. Te błędy zostały zagrane po uderzeniach, które wcześniej Idze przynosiły punkty. Taktyka w tym meczu była konsekwentnie realizowana przez Igę. Cały czas te akcje miały być rozgrywane na jej warunkach. To ona miała nadawać tempo. Bardzo dużo takich akcji wygrała w tym konkretnym gemie, w którym została przełamana. Po prostu te błędy były niewielkie. No ale wiemy, że w każdym sporcie aut, który ma pół centymetra, liczy się tak samo jak ten, który ma pół metra. No dokładnie. I tyle. No. Taki jest sport. Widzimy też tutaj, że trafny komentarz pan Kogito. Strasznie żal kilku kluczowych piłek, które zamknęłyby mecz w dwóch setach, zapobiegły kontuzji. No bardzo żal, bardzo na pewno. Magda Przybysz. Pierwszy set Igi najlepszy w tym roku. No, to był tenis na naprawdę kosmicznym poziomie. Zgadzamy się, ale pan Zbigniew Gancarz pisze mi też szkoda Igi, żal, a zwłaszcza słaby serwis. Nie, panie proszę Zbigniewie, pana, proszę to, że piłka nie leci 180 km na godzinę za każdym razem nie oznacza, że serwis jest słaby. Naprawdę.
proszę nie słuchać tych, którzy się tylko tym kierują, bo wielokrotnie też powtarzamy, że jeśli ktoś serwuje asy na zewnątrz ciętym podaniem, które mają 146 km na godzinę, bo tak się zdarza, to nie są słabe serwisy. Także jeśli Iga też dobrze patrzy na ustawienie rywalki, odczytuje jej intencje przy returnie, jak czasem chce zaskoczyć, odgadnąć, jak potrafi zagrać na ciało wysokiej rywalki, to przynosi punkty i proszę spojrzeć nawet na statystykę pierwszych podań z wczorajszego meczu. Nawet nie wiem, czy nie do końca, bo już na końcu tych liczb w głowie nie mam, ale na pewno przez półtora seta Iga miała w każdym elemencie też serwisowym przewagę nad Rybakiną, czyli nad najlepiej chyba serwującą w całym turze zawodniczką. Jedyny element, w którym nie miała przewagi, to liczba asów i może staram się pana zrozumieć. Być może na tej podstawie pan twierdzi, że słaby serwis, ponieważ Rybakina zaserwowała więcej asów. To wynika też z tego, że Jelena Rybakina jako jedna z nielicznych tenisistek naprawdę potrafi wykorzystać atut swojego wzrostu, jeśli chodzi o podanie. Zawsze podkreślamy to, że jeżeli ktoś jest wysoki, to powinien dobrze serwować. Nie zawsze to idzie ze sobą w parze, natomiast w przypadku reprezentantki Kazachstanu tak jest. Ona to wykorzystuje świetnie i rzeczywiście ta liczba asów wczoraj była większa. Iga nie jest tak wysoka jak Jelena Rybakina. Ona wykorzystuje swoją budowę ciała w inny sposób, swoje naturalne możliwości. I dzięki temu porusza się dużo właśnie lepiej niż Kazaszka. Kazaszka nigdy nie, nawet jak będzie trenować tyle samo, gdyby na przykład trenowała tak samo jak Iga, tyle samo jak Iga, jej motoryka zawsze będzie się różnić. Tak, no to jest też siła trenerów przygotowania fizycznego, że nie mogą robić kopii w klej tego samego według starego zeszytu i z każdą zawodniczką tego samego. Muszą dobierać obciążenia do zawodniczki, zobaczyć, gdzie mogą zyskać, w których elementach, a na których nie zyskają, więc tutaj są limity. Bardzo ciekawe pytanie Małgorzaty Sosnowskiej. Ciekawi mnie, ile tiebreaków przegrała Rybakina w tym sezonie, bo w przypadku meczu z Igą nie przegrała chyba żadnego. Ja powiem tutaj z głowy, czyli z niczego, że jeden tiebreak moim zdaniem przegrała Rybakina w tym sezonie. To był ten pamiętny tiebreak w finale w Miami, zakończony bodaj wynikiem 14-16. Absolutnie niebywała walka tam trwała na korcie. Poza tym wszystkie tiebreaki Rybakina moim zdaniem w tym sezonie wygrała, grała ich sporo. Iga grała bardzo mało tiebreaków. Wydaje mi się, że trzy. Na pewno przegrała tiebreak z Aleksandrową. To był ten bardzo ciężki, też nocny, nieprzyjemny taki mecz w Madrycie. Decydujący to była chyba czwarta runda albo trzecia runda. Czwarta runda wydaje mi się. Tiebreak drugiego seta, potem w trzecim dała radę wrócić do dobrej dyspozycji, wygrać. No i to jest ten tiebreak przegrany przez Igę Świątek. No, Iga dużo mniej grała tych tiebreaków, to też trzeba przyznać. Ale miała dużo więcej setów, 6-1 na przykład. Tak, natomiast Rybakina potrafiła czasem, nawet tutaj z Paulini przecież zaczęła taki mecz, który powinien być teoretycznie prostszy, a też trochę się w tiebreaku męczyła. Zresztą ta droga Rybakiny akurat tutaj do tej fazy półfinałowej, no była taka, powiedzmy sobie szczerze, dość łatwa. Podobnie jak droga tych pań, które spotkają się w półfinale, w tej części drabinki, w której była Sabalienka. No nie postawilibyśmy na pewno na półfinał Angelina Kalinina kontra Weronika Kudermietowa, ale jak popatrzymy, no to ta ich droga wyglądała na naprawdę dość prostą. Tutaj ta ćwiartka drabinki, w której była Iga Świątek, była naprawdę mocno napakowana dobrymi nazwiskami. Tutaj grało się ciężko. No Rybakina też wcześniej Krecz Kalińskiej, z którą odpadła w Madrycie, ale tutaj powiedzmy i dodajmy to, oddajmy jej no to, co jej oddać musimy, że zagrała fantastyczny mecz. Ja nie myślałem, że ona będzie w stanie na ziemi, w tych warunkach rzucić Idze wyzwanie, że będzie w stanie wytrzymać taką siłę gry Igi, jak w pierwszym secie przegrała 2-6, ale w drugim dalej walczyła. Zaczęła lepiej podawać niż w secie pierwszym, utrzymywać podanie po tym pierwszym przegranym gemie, wywierać presję, no i doczekała się w końcu błędu. Proszę nam wierzyć, że niewiele zawodniczek świata byłoby w stanie utrzymać to tempo Igi, jakie zaproponowała nasza liderka światowego rankingu w tym meczu.
O, to chyba do ciebie bardziej pytanie, Maja Lewandowska. Jakie stroje wam się bardziej podobają? Te z Asics czy z On? On. Zdecydowanie, tak, zwłaszcza, ja że jeszcze mieliśmy okazję zobaczyć, jak wyglądają stroje treningowe. Bardzo mi się podobają. Nawet te treningowe, można powiedzieć, przeważają szale na korzyść nowego producenta, bo mają też takie niespotykane kolory. Niestety nie powiem dokładnie, czy to był oliwkowy, czy to był może kaki. Ja nawet nie wiem, jak rozróżnić te kolory. Widzisz, ja jestem tak trochę jak mężczyzna, jeśli chodzi o kolory. Ze mną tutaj nie porozmawiać na te tematy, ale tak ogólnie rzecz biorąc, On Running zdecydowanie bardziej mi się podoba, jeśli chodzi o projekt dla Igi. No, cały czas przeglądam komentarze. Wybaczcie mi, że zerkam w telefon, ale no, taka jest charakterystyka. Chcemy tutaj być z wami. Dobrze, jedna z tutaj z pań skomentowała, że ludzie, co z wami nie tak, patrząc na niektóre komentarze, no też mam. Też mam takie wrażenie. Maciej Parkitny, to jest sport. Iga też wytrzymuje ogromne obciążenia. No, tak to właśnie wygląda. I tyle. Ja myślę, że właśnie spotkałam się właśnie z takim komentarzem, że przecież 6-2, 4-2 wystarczy zamknąć to spotkanie, zero presji, garstka ludzi na trybunach. To niestety pokazuje, że wciąż bardzo mało wiemy o tej dyscyplinie, o w ogóle o tym, jak działa sport, jak działa gra w tych emocjach, jak dla nas. Oczywiście my, siedząc z boku, bardzo łatwo jest oceniać i analizować, ale będąc tam na miejscu, na tym korcie, podkreślam, przy takiej dużej, grając z ogromną intensywnością i z taką prędkością, czas na podejmowanie decyzji jest ograniczony do minimum. Tam po prostu trzeba działać w okamgnieniu i nie zawsze okazuje się, że dany ruch będzie tym właściwym. I nie poczuje tego nikt, kto tam nie będzie. Więc naszym zadaniem jest jak taki właściwie rodzaj edukacji, uświadamiania, że nie wszystko to, co wydaje... Inaczej. Ja mam takie powiedzenie. W tenisie 2 dodać 2 nigdy nie równa się 4. Czy to jeśli chodzi o wynik, bo tak jak powiedziałam i się będę tego trzymać, wczorajsze 6-2 było najbardziej wyrównanym 6-2, jakie chyba w życiu widziałam, a na pewno jakie skomentowałam. A na papierze to wygląda tak, no, gładkie 6-2, prawda? Straight set. Jak się mówi się, w języku angielskim mówi się, że jeżeli ktoś wygrał w dwóch setach, straight set, czyli tak można to odnieść, że łatwo wygrał. No nie. I tam był każdy mecz na przewagi, żadnego gema do zera, żadnego do 15. I kiedy weźmiemy to na przykład z innego pojedynku, gdzie są dwa przełamania, na przykład bez straty punktu, albo swój serwis się wygrywa cały czas na sucho, jak to mówimy w żargonie tenisowym, no są to znaczące różnice, które po prostu my staramy się wam wyjaśnić. Tak samo, tak jak powiedziałeś, Żelku, no jeżeli weźmiemy czyjś plan przygotowań i będziemy chcieli go skopiować 1-1 do innej zawodniczki, do innego zawodnika, nie będziemy mieli takiego samego efektu. Każdy potrzebuje czegoś innego. Myślę, że większość tenisistek na przykład nie byłaby w stanie wytrzymać z takim szkoleniowcem jak Stefano Vuko, który bez przerwy coś mówi. Tak jakby sam chciał wyjść na ten kort i zagrać za swoją podopieczną, jakby w ogóle nie ufał w to, że jego zawodniczka ma jakikolwiek pomysł, ma jakikolwiek myśl taktyczną, on po prostu chce ją prowadzić za rękę. Natomiast Jelena Rybakina ma tę niesamowitą umiejętność, że ona filtruje te informacje i wybiera to, co najlepsze. Niektóre zawodniczki po prostu potrzebują konkretnych informacji, może nawet takiego powiedzenia ostrzejszym językiem, a inne z kolei potrzebują, żeby traktować je trochę jak, obchodzić się trochę jak z jajkiem. No to są, odpowiem może na szybko na pytania, bo ciekawe pytanie zobaczyłem, czy uważacie, że Iga powinna mieć dodatkowego trenera od serwisu. Tutaj Asia. A wcześniej Piotr Sierzputowski, koszmarnie przygotowali Igę serwisowo, że przez 13 miesięcy ponad jest numerem jeden. Ja staram się rozumieć. Bo jakby też wychodzę z punktu widzenia osób, które nie są tak zagłębione w tę dyscyplinę jak my.
I staram się zrozumieć takie pytania i po to tu jesteśmy, żeby na nie odpowiedzieć, żeby Państwu to wytłumaczyć. Nie ma u nas takiej jakby funkcji jak trener od konkretnego uderzenia, bo nie ma takiej możliwości, żeby ktoś znał się tylko na serwisie i był jakimś specem wybitnym od danego elementu. Owszem, są trenerzy, którzy potrafią rzeczywiście wypracować konkretny element lepiej niż pozostałe, ale nie ma tak, że szukamy, bierzemy sobie listę, o, ten jest od serwisu, to jego zapraszamy tutaj. Jest trener od tenisa ogólnie i trener od przygotowania fizycznego, chociaż też to jest tak naprawdę od niedawna, patrząc na to, jakie zachodzą zmiany w sporcie i w tenisie zwłaszcza. Kiedyś trener był od wszystkiego, tak? Być może rzeczywiście tak kiedyś będzie, że będą specjaliści od danego elementu. Ale... Bo piłce nożnej są przecież, są nawet, wiesz, że są, nie wiem na ile jesteś zagłębiona. Zaczynam się wdrażać no ten właśnie. Temat. Ale wiesz na przykład, że Liverpool bardzo dużo też zyskał punktów w sezonie, jak zatrudnił fińskiego specjalistę od rzutów z autu. Wyobraź sobie. Łukasz Fabiański zaczął regularnie bronić karne, jak zatrudnił do pracy indywidualnej specjalistę od bronienia rzutów karnych. Więc może w tenisie też pójdziemy w tą stronę, natomiast tutaj chcemy powiedzieć, że jakby ten serwis Igi Świątek też się poprawia. Ona nigdy nie będzie, powtórzmy jeszcze raz, taką zawodniczką jak Rybakina, która serwuje 25 asów w meczu. A to jej podanie jest myślę coraz lepsze. To widać, że ono jest lepsze, więc myślę, że tutaj akurat specjalista dodatkowy nie jest potrzebny, ale ciekawy element do dyskusji. Jakiś komentarz Paweł Grzywna pyta na temat zachowania Rybakin w przerwie między drugim a trzecim setem. Czy medical timeout jest jakoś ograniczony czasowo? Jest ograniczony czasowo, tak. Są 3 minuty, nawet trzeba było słychać wyraźnie, bo cicho było na korcie, jak Pierbakki przez krótkofalówkę, z którą jest połączony z fizjoterapeutą, mówi, zostały 2 minuty, została minuta. 3 minuty jest na konkretne działanie, bo właśnie tu jest taka trochę luka dla tych zawodniczek, które no niestety są takie, ale u mężczyzn też tak bywa, po prostu wzywają przerwę medyczną jako w celach taktycznych po prostu, żeby wybić kogoś z rytmu. I diagnoza czasami potrafi trwać około 10 minut, tak, ta przerwa się wydłuża, natomiast samo działanie, czyli rozmasowanie bolącego uda albo nałożenie opatrunku jest ograniczone czasowo, trwa 3 minuty. Fizjoterapeutki, zanim rozpoczną pracę w WTA, muszą oczywiście zdać egzaminy na czas bandażując, zakładając plastry, takie charakterystyczne jodełki, czy na przykład, nie wiem, opatrując, nie wiem, palec, bo paznokieć się złamał, no przeróżne są kontuzje, ale mówię, 3 pęcherze, minuty jest... Pęcherze na stopach, tak, no wszystko. 3 minuty i to jest tak, że to jest jeden raz można wziąć przerwę medyczną właśnie taką, gdzie ta interwencja trwa przez 3 minuty. W kolejnych 2 przerwach między gamami, a ta trwa 90 sekund, fizjoterapeutka może jeszcze przyjść, ewentualnie poprawić ten opatrunek, ewentualnie dalej rozmasować, ale to już jest wszystko. Natomiast jeśli się przydarzy inna kontuzja w tym samym meczu, to też można wziąć drugą przerwę, ale mówię, musi to być zupełnie inny uraz. Tak, mnie się jeszcze, zerkam też cały czas na te komentarze, ale przy tej naszej rozmowie właśnie o piłce, przyznam się szczerze, że lubimy ten format, prawda? Rozmowy z widzami, rozmowy z wami, dziękujemy, że jesteście z nami. Ja jestem taki też w życiu prywatnym, że dygresja od dygresji, dygresja od dygresji. Potwierdzam. Są takie, no niestety, są takie wywiady, które zostają na długo w pamięci. Pamiętam, kiedyś miałem okazję, to był turniej na Węgrzech kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. No absolutne peryferia siatkówki, na które zupełnie przypadkowo polska ekipa trafiła. Grała tam Finlandia, trenerem był Mauro Beruto, świetny włoski szkoleniowiec. To jest taki turniej, że wszystkim się tam nudziło, więc jak dziennikarz chciał zrobić wywiad, a bardzo duży wywiad wtedy do przeglądu zrobiłem z Mauro Beruto, to nagle okazało się, że to jest filozof, człowiek, który napisał książkę o Che Guevarze i jego pasji futbolowej, trener, włoski trener siatkówki, że poświęcał się antropologii. Opisałem to wszystko w wywiadzie, ale do czego zmierzam, że powiedział mi tak, a zobacz, spójrz na siatkówkę z innej strony, patrz, 9 metrów kwadratowych, 6 samców alfa na 9 metrach kwadratowych. Każdy chce być najlepszy, a każdy może dotknąć piłkę przez ułamki sekundy. To nie jest piłka nożna, gdzie Maradona weźmie piłkę, przedrybluje wszystkich, strzeli i wygra sam mecz. Tutaj oni wszyscy muszą ze sobą współpracować. Ty musisz nad tym zapanować. Oni dotykają piłki
przez ułamki sekundy i muszą perfekcyjnie zagrać do partnera, który też ma ułamki sekundy, żeby tej piłki dotknąć. I dlaczego mi się to teraz przypomniało? Dlatego, że w tenisie tutaj z kolei jesteś zależny tylko od siebie, to są inne zależności, ale też masz ułamki i sekundy na ten kontakt z piłką. Nie masz tak jak w piłce nożnej, że przyjmiesz piłkę, rozejrzysz się, zastanowisz, czasem nie ma pressingu, pomyślisz, masz moment oddechu. Tutaj każda piłka waży, każde twoje uderzenie i masz ten kontakt przez ułamki sekund. I teraz tak, kolejny wywiad, który ostatnio miałem okazję przeprowadzić, jestem z niego bardzo zadowolony, już mówiłem kiedyś, Aleks Korecza, zapraszamy do naszej aplikacji, tutaj koledzy z Canal Plus też podrzucają linki, zapraszamy do naszej aplikacji, bo ten wywiad jest w naszej aplikacji z Aleksem Koreczą przeprowadzony w Madrycie, długo porozmawialiśmy i Korecza mówi tak, ja bardzo lubię tych ludzi, którzy siedzą i twierdzą, taka prosta piłka, jak ona mogła to zmarnować? Ale postaw się w naszej sytuacji. Jesteś na korcie półtorej, dwie godziny, czasem trzy godziny. Świetnie podajesz, piłka wraca, jest wysoki lob, dobiegasz do niego i masz chwilę zawahania, smeczować czy grać drive'a, może pozwolić piłce opaść na kort. Jak ona już opadnie na kort, to kątem oka starasz się zerknąć, gdzie jest rywal. Później komentator telewizyjny ci powie, nie no, przecież było widać, że on ruszył w swoją stronę forehandową. Ale ty jesteś skupiony na piłce, chcesz ją uderzyć jak najlepiej, nie chcesz popełnić błędu. I oczywiście kątem oka widzisz, że ktoś rusza w jakąś stronę, ale czasem ktoś ruszy, zrobi taki zwód, a potem pójdzie w drugą stronę. To wszystko analizujesz, wszystko to dzieje się w ciągu dwóch, trzech sekund, zakładając, że ta piłka rzeczywiście jest wysoka, że to nie jest wolej do zagrania po tym, jak ktoś cię próbuje mijać. No i zagrywasz w to miejsce, gdzie stoi rywal, on cię mija, a potem słyszysz, jak on mógł tego nie skończyć, jak on nie widział, gdzie jest ustawiony przeciwnik. Czy to była taka prosta piłka? I Korecza mówi, no to powiedz mi teraz, która piłka jest prosta? No i my też mówimy, że Iga miała no, teoretycznie prostą piłkę, gdy po returnie przy 4-4, przy breakpoincie, po fantastycznym returnie po linii, biegła w stronę siatki, no i miała ten backhand na 5-4, bo to był breakpoint. No dla Igi to jest rzeczywiście prosta piłka, pod warunkiem, że gra takich 40 z rzędu na treningu i pewnie 39 trafia. No ale tutaj jesteśmy na korcie ziemnym, gdzie ta piłka różnie się czasami odbija, jak trafi na jakąś, na jakiś inny fragment nawierzchni, gdzie przy każdej piłce trzeba bardzo nisko zejść na nogach, co Iga robi fantastycznie, gdzie nie można popełnić też błędu przy prowadzeniu rakiety, gdzie masz świadomość, że to jest taka no, mała piłka meczowa, kluczowa piłka meczu, a wtedy gra się też zupełnie inaczej niż zazwyczaj. I ta cała moja długa, może przydługa wypowiedź jest po to, żeby powiedzieć, że no, zrozummy też sportowców, tych herosów, może tam nie ma prostych piłek. Naprawdę, to na takim poziomie, gdy jest breakpoint, gdy jest ta jedna, jedyna piłka, która decyduje, jest ten big point, jak mawiają Amerykanie, to nigdy nie jest prosta i oczywista piłka. Nic dodać, nic ująć. Dobrze. Wasze pytanie. Opinia o Dżokowiczu w Rzymie. To ja może zacznę. Wczoraj przyszłam na pierwszy set spotkania z Holgerem Runem i miałam takie wrażenie, że Nowak Dżokowicz bardzo chce pokazać publiczności, jak nie dotyka go fakt, że on przegrywa w tym secie, że nie chcę tutaj absolutnie, nie zakładam, że mu nie zależało absolutnie, bo jakoś byłam do końca przekonana, że jednak w momencie nawet, kiedy Rune będzie prowadził w trzecim secie z dużą przewagą, to Dżokowicz po prostu nie popełnił błędu, tak jak ma zawsze, można powiedzieć, w zwyczaju, grając z tymi najlepszymi, ale tak manifestował to swoje niepowodzenia, tak jakby stroił trochę fochy. I to mi się nie podobało. Mówię o pierwszym secie wczoraj. Natomiast gdzieś tam do samego końca, mówię, wierzyłam, że jednak będzie w końcówce tak solidny, że młody Duńczyk tego po prostu nie wytrzyma. I byłam zaskoczona. Byłam zaskoczona błędami, które Serb wczoraj popełniał. Byłam zaskoczona decyzjami, jakie podejmował. Bo jednak przyzwyczaił mnie do tego, że w takich newralgicznych, kluczowych momentach meczu jest po prostu niezniszczalny. Jest po prostu, działa trochę jak maszyna. I dlatego jest tak utytułowanym zawodnikiem. Co, ja mówię, podkreślam, że mówimy teraz wyłącznie o tenisowych. I tego naprawdę nie da się podważyć. Jest tak silny mentalnie w tych kluczowych momentach, zwłaszcza w tych największych imprezach. Ja do teraz pamiętam finał
To był 2018 rok, finał Wimbledonu. Roger Federer. Dwie piłki meczowe. A nie trzy? 40-15? 40-15. Ja pamiętam, 40-15, tak. Do dziś nie mogę tego przeżyć. Że Roger Federer przegrał finał... Tak. Pierwsza chyba net, taki serwis, że on gdyby poszedł nie ten... do siatki. Przy 40-15 poszedł do siatki i Djokovic... Zresztą Djokovic go dwa razy wtedy chyba minął. Nie mogę tego przeżyć. Natomiast to też pokazuje, że nawet Roger Federer może przegrać finał Wimbledonu, mając dwie piłki meczowe przy swoim serwisie. To jak Djokovic rozegrał wtedy te punkty, no to pokazuje, że jest niesamowicie mocny. Po prostu ta głowa jest tak mocna, że jeżeli... był w stanie coś takiego przeskoczyć, to w jego ma taki zasób w tym momencie, że znajdując się w podobnej sytuacji, będzie go chciał wykorzystać i jego przeciwnik o tym wie. Ale wczoraj tego nie było. Owszem, można powiedzieć, no Rzym, co to w porównaniu z wielkoszymowymi, tak, turniejami, co to za zawody, bo przecież Djokovic już tylko będzie na tym skupiał. Ja myślę, że nie, że po prostu to jest jednak jakaś słabsza dyspozycja, być może właśnie te warunki, te oczekiwania na to, jak to się wszystko potoczy w związku z pogodą, jakoś na to wpłynęły. W każdym razie troszkę się rozczarowałam jego dyspozycją, natomiast myślę, że na Roland Garros tak naprawdę pokaże, na co go stać. Powiem Ci, że jest taki kort zwany cmentarzysko słoni bodajże, tak? Cmentarzysko mistrzów na Wimbledonie, kort numer 2. Kort numer 2. Cmentarzysko słoni też słyszałem, cmentarzysko mistrzów. I ja mam wrażenie, że tutaj w tym Madrycie, w tym Rzymie, to Campo Centrale było rzeczywiście takim miejscem, gdzie tym wielkim grało się wyjątkowo trudno. No to nie był ich rok, mówię, rok bardzo nietypowy dla Rzymu, bo te korty były inne niż zazwyczaj też przez to, że aż tak bardzo nasiąknięte w ogóle wodą. Uważam, że zupełnie inny kort jest Pietrangeli. Pietrangeli jest najwolniejszym kortem, uważam, tutaj, z tych wszystkich meczowych głównych obiektów, więc jeśli któraś z zawodniczek czy zawodników mieli okazję grać tutaj i tutaj, to na pewno to potwierdzi. I uważam, że Campo Centrale, zwłaszcza za tymi liniami końcowymi, on już był tak wyślizgany, tam trudno było utrzymać równowagę tak naprawdę. I oczywiście też widziałam, że Djokovic w pewnym momencie irytował się na ten fakt, że gdzieś tam ten but nie znalazł przyczepności. Ale to... Mówię, no już nie chcę gdybać, tak? Ale gdyby to wszystko... Właśnie to jest ciekawe, że my tutaj porównujemy korty w Madrycie, w Rzymie, w Stuttgarcie, a w obrębie jednego obiektu mogą się nawet różnić, więc te nawierzchnie. Więc... Przepraszam, ja mam jeszcze taki pomysł też, bo widzę naszego producenta. Panie Maćku, czy byłaby szansa na białą kartkę papieru? Zwykłą. To pokażemy też naszym widzom, jak tu pada, bo tego może nie widać, ale ja bym wyszedł tutaj na chwilę, wystawił tę kartkę, byście zobaczyli, no jesteśmy na żywo, format to dopuszcza. Kontynuuj, przepraszam. Tak, wiesz, to w sumie już skończyłam, ale może... O tych różnicach kortowych. Tak, dzisiaj zdecydowanie pada najmocniej ze wszystkich dni, odkąd tu jesteśmy. A powiem Ci, że ja muszę sprawdzić, bo mnie się kojarzy bardzo, bo ja wtedy też trzymałem niesamowicie, przyznaję, kciuki za Federerem, oglądając tamten finał. I kojarzy mi się, że jeszcze był pierwszy serwis, który byłby kończącym, gdzie Djoko chyba tylko trącił rakietą, natomiast sędzia powiedział let, first serve. Musiałabym to zobaczyć. I tak mi się, no wiesz, tych meczów tyle się oglądało, ale tak mi się kojarzy, że ta maszynka pokazała, że piłka musnęła siatkę, wtedy no historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, ale to wszystko pokazuje, jakie... Tutaj decydują detale, milimetrowe różnice o tym, czy jesteś Bogiem, czy ci mówią, że jesteś przegrywem. No nie jesteś Bogiem, nie jesteś nie nigdy słucha. Przegrywem. No właśnie. I bardzo fajnie, się że, na czacie, że na naszym czacie, bo bardzo sobie chwalimy to, że wokół tych podcastów naszych została zbudowana taka społeczność, widać ludzi zaangażowanych w tenisa, bardzo, kochających bardzo wam tenis, dziękujemy tak. I was serdecznie pozdrawiamy. Ale pojawiają się czasem, nie wiem, czy prowokatorzy, czy ludzie, którzy chcą się tak tutaj wyżyć troszeczkę. I bardzo fajnie, że z kulturą też od razu są troszkę na... Nie, gdyby...
ktoś tak bardzo chce, że aż tak bardzo, tak samo, tak bardzo mu nie wychodzi. Wczoraj Iga, ja myślę, że w ogóle obie tenisistki tak na siebie podziałały, że każda z nich potrafiła zmobilizować drugą do najlepszej wersji siebie. Wiem, że tak brzmi jak taki frazes, taki coachingowy bełkot, natomiast było to widać, że w momencie, kiedy Rybakina przegrała tego pierwszego seta 6-2, była w stanie zagrać jeszcze lepiej, jak sama powiedziała w naszej pomeczowej rozmowie. Przede wszystkim tutaj poprawa skuteczności pierwszego podania zadecydowała o tym, że mogła liczyć na to, że pomimo tego przełamania jeszcze wróci do meczu. No, naprawdę zaimponowała mi ta dziewczyna wczoraj swoją postawą. Teraz postawię taką odważną tezę, że Aryna Sabalenka by wczoraj tego nie wytrzymała. Też nie, tak nie wytrzymała. Ja teraz taki, proszę, kartka papieru, bez śladów wody, wychodzę. Akurat troszkę mniej zaczęło padać niż wcześniej, ale to jest taki malutki, powiedziałbym, eksperyment, a przyznajemy, że pada troszkę mniej niż padało jeszcze 10 minut temu. No i zobaczmy, na kartce wody już bardzo dużo. No grać na pewno w takich warunkach. Bardzo dużo kropelek. Pokażę jeszcze tę kartkę, kładę ją specjalnie tutaj, pokażę ją za chwil kilka. Miejmy nadzieję, że wiatr, bo nie od razu pokażę, bo no pada, po prostu pada. Zaraz i tak jest. Mocniej jest, no tego, właśnie. Takie chmury nadchodzą. I tak jest dzisiaj w Rzymie. I to jest też, robię to po to, żeby też powiedzieć o tej gdybologii, że mecz powinien zostać przesunięty na dzisiaj. No co byśmy wtedy mówili? Ostapienko czeka w półfinale, a Iga dzisiaj cały dzień musi być na kortach i nie wie, kiedy wyjdzie, kiedy na ten kort. Czyli idealnie by było, gdyby w sesji wieczornej był jeden mecz, który, dajmy na to, zaczyna się o godzinie 19 albo 18.30, no tylko... No umówmy się, to też jest impreza, która ma na siebie zarobić, między innymi poprzez bilety. Kto kupi bilety tylko na jeden mecz w sesji wieczornej, kto przyjdzie tylko na jeden mecz, no to też stawiamy się czasami w roli takich naprawdę wyroczni ekspertów od wszystkiego. Warto też jednak spojrzeć na te kwestie od strony organizatorów. Wytykamy im tutaj błędy, ale też o wielu rzeczach myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, zwłaszcza przy organizowaniu tak wielkich imprez z takimi tradycjami, jakie są przy międzynarodowych mistrzostwach Włoch, w tym roku 80. edycja. Mm. Pytania o Rafaela Nadala się pojawiają. No wiemy tylko to, co wy wiecie, że dzisiaj jest konferencja. Raczej patrząc na to, jaki filmik pojawił się kilka dni temu w internecie, wygląda na to, że będzie to bardzo poważny cios o 16 w Akademii Rafy Nadala na Majorce. Rafa powie coś ważnego pewnie. Ja mam nadzieję, że nie będzie to decyzja o zakończeniu kariery. Odpukać. No, ale pamiętajmy, że Rafa ma lat. No właśnie. I jaki tenis prezentuje, bo to jest najbardziej wyniszczający tenis, jaki jest. I to, że on tak długo gra w takich wielkich obciążeniach, to jakby jeszcze dodatkowo, można powiedzieć, nie wiem, stawia go w roli po prostu jakiegoś... takiego herosa, wręcz mitycznego, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. Pani Natalia, wyszłam na spacer długi, chociaż mam co słuchać. Dobrego spaceru, życzymy ruch to zdrowie. Zachęcamy Natalię i wszystkich, żeby właśnie chodzili na te spacery jak najwięcej. Wierzymy w deszcz, 27 grudnia pisze, wierzymy, słychać. No słychać coraz bardziej, rzeczywiście znowu pada. Justyna Tomicka, zarabiają krocie, nawet kort główny nie ma dachu. Ja bym przy niektórych turniejach rzeczywiście tak do tego podszedł, ale tutaj no naprawdę przez te 80 edycji myślę takich, nie wiem, było aż trudno, nie wiem jak to wygląda, jak daleko sięgniemy w pamięć, ale jak sięgniemy na 10-15 edycji, no to taką jak w tym roku ciężko będzie sobie przypomnieć. To jednak tradycja, te korty naprawdę... No one niby są stare, ale to patrzę tak jak w całym Rzymie historia na ciebie. Tak myślę sobie, patrząc na charakterystykę tego obiektu, na tę koronę Stadionu Olimpijskiego w tle, wierzę w architektów. Myślę, że jeżeli chodzi o Campo Centrale, byłoby to możliwe z zachowaniem właśnie szacunku dla całości tej konstrukcji, dla tej estetyki obiektu, byłoby to możliwe, żeby rzeczywiście zadaszyć Campo Centrale. Na pewno po tym turnieju pojawią się właśnie spekulacje, czy Foro Italico powinno zainwestować właśnie w taki dach.
Myślę, że dałoby się to zrobić. Na tym jednym korcie i od razu turniej, myślę, nie miałby, albo miałby jeden problem z głowy mniej. No przynajmniej łatwiejszy do rozwiązania. Zireal 11. Pani Joanno, dwa mecze tak, ale o północy nawet ci, którzy mieli bilety, opuszczali już trybuny, no bo byli zmoknięci, było chłodno. To się też wszystko poprzesuwało, tak? Przez poprzednie mecze, przez deszcz. I tak jak powiedzieliśmy już na samym początku, przez dosyć taką powolną organizację, jeśli chodzi o sprzątanie kortu po kibicach sesji dziennej, przed wpuszczeniem kibiców sesji wieczornej. Kort był też dużo wcześniej gotowy, a jednak kibice byli trzymani przed trybunami. Tylko myślę, że organizatorzy są w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tego się nie dało zrobić wcześniej. Yangtze, 2022 to był rok Igi i Nadala. Mam nadzieję, że 2024 będzie taki sam. Oczywiście, ale nawet spójrzmy na ten 2023, bo oczywiście no, my jesteśmy w takich trochę mrocznych nastrojach, chociaż mam wrażenie, że nie do końca z tego samego powodu, co wy wszyscy. No, dla mnie jakby no, największym smutkiem napawa mnie to, że Iga doznała kontuzji. Że no to jest młoda dziewczyna, która niepokoi się o swój stan zdrowia, bo wiadomo, że jej organizm to jest taka świątynia, o którą trzeba bardzo dbać. No to jest przede wszystkim to zdrowie jest czymś, bez czego grać nie może. Ona grać kocha, kocha rywalizować, więc mamy nadzieję, że jak najszybciej będzie mogła wrócić na kort. Natomiast no ja też bym nie robił też wielkiej tragedii, nawet gdyby to była taka po prostu porażka po takim boju, jak właśnie przegrany mecz z Sabalienką w Madrycie. No tutaj też była po prostu zacięta walka dwóch fenomenalnych zawodniczek. Siódme w tym roku spotkanie zawodniczek z top 3, bo tak trzeba mówić o tej wielkiej trójce. Inne zawodniczki są w stanie raz na jakiś czas wznieść się bardzo wysoko, a Rybakina, Sabalienka, Iga Świątek, no to są rzeczywiście te, których rywalizacja powinna rozgrzewać. Długo czekaliśmy sympatyków kobiecego tenisa. Właśnie na taką rywalizację, wreszcie się doczekaliśmy. Też uważam, że jeśli ten mecz potrwałby do samego końca i Rybakina pokonałaby Igę, ja bym też tutaj w ogóle nie tragizowała. Wiem, że pojawiają się takie komentarze, że cały czas przegrywa z Rybakiną, to już w ogóle nigdy się nie uda, cały czas będzie tylko... próbować, bo Rybakina jest tutaj lepsza w takim elemencie. Tak jak wczoraj powiedziałeś o tym litewskim zawodniku, no tak nikt nie 16 razy. Tutaj oczywiście trochę wyolbrzymiam, ale spójrzmy na to trochę z innej perspektywy. Rok temu Iga ile razy grała z Sabalienką? Jeśli dobrze mówię, 5. 4 razy wygrała z nią, nie tracąc seta, aż w końcu Sabalenka się zrewanżowała w False World. No, są takie rywalizacje, że ktoś ma serię zwycięstw, potem ta szala się przechyla. Słabszy to jest dzień piękne, też może no, czasami decydować. Trzeba, nawet jak przygotowujemy się do meczów, do komentarza meczów, korzystamy z takich notatek prasowych i tam jest cała lista, są dwie zawodniczki, które konfrontują się ze sobą po raz, dajmy na to, nie wiem, 9. czy 10. Jest taka lista i czasami jest tak, że przez ileś lat wygrywa jedna, potem wygrywa druga, potem raz jedna, raz druga. Ja wiem, że to jest też tak czasami ktoś podchodzi, że liczy się to ten ostatni mecz i ten jest lepszy, niezależnie od tego, ile turniejów wygrał, jakie ma miejsce w rankingu, ten jest lepszy i koniec. No, na ten moment Rybakina jest od Igi lepsza i to nie jest coś, co rozpatrujemy w kategoriach jakiegoś dramatu, bo to też w pewnym momencie jest zastrzyk motywacji dla Igi. Ona, nasza reprezentantka, rok temu pokazała po prostu inny wymiar tenisa i nie wiem, czy oczekiwaliśmy się, że inne dziewczyny po prostu będą walczyć o drugie miejsce. Zobaczmy. To pokazuje po Rybakina i Sabalenka pokazuje, jak bardzo serio wzięły sobie po prostu tę rywalizację, jak ona ją zmotywowała do tego, żeby być tymi, które właśnie strącą Igę z tego piedestału. To Iga jest, podnosi, tak, no. Taka dyspozycja Igi, taki rok jak ten poprzedni sprawił, że poziom całego damskiego tenisa idzie w górę i to jest oczywiste. Z Polski, która jest numerem 1 i się zastanawiamy, co będzie, jak ona straci tę pozycję. I rozgrywa świetny sezon, jest trzecia w rankingu tym Race, który liczymy od początku sezonu. Te różnice są bardzo, bardzo niewielkie tam na górze. Ona w każdym turnieju, no poza tym, gdzie poza Australian Open, gdzie po prostu trafiła na świetnie dysponowaną Rybakinę,
dochodzi do tych decydujących meczów. No i to jest też bardzo dobry sezon Igi Świątek. Powiedzmy to sobie szczerze, że przegrała w Dubaju w finale z Krejcikową, grającą tam bardzo dobrze. Przegrała w finale w Madrycie z Sabalienką. No nie ma maszyn. Konrad Tatara pyta, czy będziemy transmitować turniej w Strasburgu. Będziemy transmitować. Magda Linet cały czas jest tam wpisana na listę. Ma tam grać. Oczywiście transmisję na antenie Canal Plus Sport, naszej aplikacji. Polecamy bardzo gorąco. Sędziowie liniowi w Rzymie są fatalni. Kuba Damasiewicz, nie odpowiem, że sam jesteś fatalny, bo nie, bo zgadzam się, że nie są za dobrzy. Panie Kubo, tak, Kuba, nie są za dobrzy. No popełniają takie błędy niektóre, jakich popełniać nie powinni. Jak się patrzy, dziewczyny od razu tak zakreślają znaki, tam widać, że jest... Przypomniała mi się taka sytuacja z takich mniejszych turniejów we Włoszech, kiedy sędzia podszedł do śladu i powiedział: większa część śladu jest na aucie, w związku z tym jest out. Dobre. Co ma powiedzieć Coco Gauff o swoich porażkach z Igą? No właśnie. O, świetny przykład. No tak, a Marek Furian zapytał w Miami, pozdrawiamy Marka, Coco, bo mieliśmy tam ją w tych rozmowach jeden na jeden, czy to jest też taka rywalizacja, która będzie rozgrzewać świat, ty kontra Coco Gauff, a Coco tak spojrzał i nie wiem, czy można to nazwać rywalizacją, skoro tak mnie bije. No i właśnie, co ma powiedzieć taka Coco? No Coco ciężko pracuje po to, że jak następnym razem spotka się z Igą i Iga będzie być może w słabszej dyspozycji, bo nie ma nikogo, kto codziennie jest w genialnej dyspozycji. Na szczycie są ci, którzy potrafią w tej gorszej dyspozycji dalej wygrywać, tak jak choćby Iga Świątek z Donną Vekić. Ja myślałem, że to był taki kryzysowy dzień. Rzeczywiście to był taki kryzysowy dzień, a jednak komfortowa wygrana. No to i Coco Gauff na pewno, myślę, na każdym treningu ma w głowie, że następnym razem chce pokonać Igę Świątek. Sabalenka po Roland Garros może być numerem jeden. No gdyby Iga nie pojechała, to jest to właściwie pewne, bo wydaje mi się, że Iga ma 6000, będzie miała wtedy 6900 chyba punktów, a Sabalenka nawet jakby odpadła w pierwszej, drugiej rundzie, to będzie już ponad 7000 punktów miała. W związku z tym wydaje mi się, że no gdyby odpukać, Iga nie mogła tam zagrać, to nawet jedno zwycięstwo da Sabalence numer jeden po Garrosie. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że Iga wygra Rolanda Garrosa, że nie straci nic. Przede wszystkim pojedzie do Paryża. Tak. No i że będzie zdrowa, że będzie mogła rywalizować. Magdalena Borek. Moim zdaniem Iga gra słabo. Ostatnio popełnia dużo błędów, których wcześniej nie było. To nie jest tak, że Rybakina jest super, tylko Iga gra gorzej w tym sezonie. Jedynie serwis trochę poprawiła. Serwis trochę poprawiła. What? Natomiast nie gra słabo ostatnio. nawet mówię, nie oglądając meczu, spójrzmy na wyniki. Ja bym chciała grać tak słabo, Boże, jak ja bym chciała grać tak słabo w tenisa i tak życzę każdemu, żeby grał tak słabo, jak Iga gra słabo. Naprawdę. każdemu, nawet Sabalience, Gauff, Rybaki, nie wszystkim, żeby grać. I one, myślę sobie, też by życzyły grać każdy, tak słabo. Ja myślę tak, każdy chciałby tak grać tak słabo. Chciałabym w ogóle wszystkie moje czynności wykonywać tak słabo, jak Iga gra w tenisa i będę zadowolona wtedy. No tak, także czekamy. No, zalecamy też obserwowanie konta Canal Plus Sport. Zachęcamy do subskrypcji, zachęcamy do przeglądania różnych materiałów tenisowych, które trafiają do naszej aplikacji, które trafiają na nasz portal. My jutro się nie słyszymy w ramach naszego raportu. Bo jutro będziemy się słyszeć, tak, na antenie będziemy mieć przyjemność skomentować dla Państwa oba półfinały tutaj z Rzymu, natomiast słyszymy się też jeszcze w pożegnalnym takim naszym raporcie, spotkaniu w sobotę, przed meczem finałowym. 17:30, jeśli dobrze pamiętam, w sobotę jest raport, a o 19:00 skomentujemy z wielką przyjemnością finał. Oczywiście z jeszcze większą byśmy to zrobili, gdyby tam grała Iga, ale już jest tak, a nie inaczej. Przechodzimy do tego, do porządku, nad tym do porządku dziennego. Tak, będziemy na Wasze pytania jak zwykle odpowiadać, bo jesteśmy tutaj dla Was, jak mówi jeden z naszych grafików w Canal Plus Sport, zawsze mówi: o, dziękuję Igor, świetna grafika, Igor, ja tu jestem dla Was. Pozdrawiamy Cię, Igor. Tak, i my tu jesteśmy, kochani, dla Was, cieszymy się, że mówię, że stworzyliśmy taką społeczność, że możemy podyskutować, porozmawiać ciekawie o tenisie, o sporcie, który tak wszyscy kochamy. Warto też, myślę, sprawdzać profile Igi Świątek w mediach społecznościowych, bo ona też wie, jak czekacie na wiadomości o jej stanie zdrowia. To jest też, myślę, dla Igi ważne, żeby dostawać tyle wyrazów wsparcia
od was, nas prosicie często, żeby przekazać no, świat w tym kierunku, że tak, że sami też możecie na w tych mediach społecznościowych to swoje wsparcie dla Igi pokazać. No i myślę, że ona tam po prostu poinformuje najpierw, w jakim jest, co jest z jej nogą, czy rzeczywiście jest to piłkarz, tak mówią, agrawka. Słyszałeś to określenie? W tenisie jest agrawka? Nie. Ale domyślam się, o co chodzi. Że na agrawce i będą grać, tak? No tak, jest taka świetna książka Marcina Rosłonia, Mowa trawa, język piłkarski, ale to też sportowiec. Agrawka to jest lekka kontuzja. Pytasz, poważna kontuzja? Nie, agrawka. Czyli, że taka na szybko. Ale muszę nadrobić, tak jak mówię, wdrażam się dopiero w tematy piłkarskie. Wdrażamy, Asię też jej tym wdraża. Tak, oczywiście, że się orientuję i tak dalej, ale z racji, mówię, pasji mojego syna, no muszę to jednak bardziej zgłębić. I przez najbliższą godzinę w związku z tym porozmawiamy o meczu Manchester City-Real Madrid. Nie, oddajemy. Jest bardzo szczęśliwy, bo jego zespół awansował do finału. Także my już się żegnamy, natomiast nawet i w naszej aplikacji na YouTubie bardzo dużo ciekawych treści przygotowywanych specjalnie dla was. Zachęcamy do subskrypcji i do łapki w górę tutaj na YouTubie i do naszej aplikacji i oczywiście do wykupienia też, bo ja najbardziej lubię jednak tę wersję telewizyjną. Kanal Plus, tam się czuję najpewniej, ale każdy może mieć swoje preferencje. My już dziękujemy serdecznie za dzisiaj. Dziękuję, Joanna Sakowicz-Kostecka. Żelisław Rzeżyński, dziękujemy wam za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych dniach.